No, oglądałem se teraz w tym Banasiu i się dworcyk tłumaczył, że oni mieli sytuację nadzwyczajną i musieli łomijać prawo, bo się nie dało. A jak my kiedyś mieli sytuację nadzwyczajną, bo my też mieli, i na bani my pojechali do nocnego sklepu, to jak nas chycili, to nie pomogło tłumaczenie, że my mieli sytuację nadzwyczajną, bo się nam skończyły dodatki do popitek. I prawo jazdy zabrali, wszystkim zabrali, co siedzieli w traktorze, wszystkim, bo nie wiedzieli, kto prowadził, nie mogli stwierdzić. Zresztą taka była sytuacja nadzwyczajna faktycznie, że my nawet sami nie wiedzieli, kto prowadził. Ale u Mateusza też nie było wiadomo, kto prowadził. Doszedłem do takiego przekonania, że wnioski z tego raportu powinny skłaniać pana Mariana Banasia do podania się do dymisji. Ej, krusa, ja se myślę, że on jest lepszy od wróżbity Macieja, taki nas prorok Mateusz. On już rok temu wiedział, że Banasia trzeba zniknąć, rok temu. Ale się nie udało Banasia zniknąć i nasze dzieci teraz skutki są takie, że czytają baśnie Andersena i myślą, że to jest prawda, a my żyjemy w banaśniowej krainie i myślimy, że Andron Mateusza to jest prawda. A to jest nieprawda wszystko. Mateusz doszedł do wniosku, że to... Że... Myślę, że pan... Prezes NIK dzisiaj, pan Marian Banaś, poda się do dymisji. Cholera, co to z tym pilotem się dzieje? Chyba baterie mu chyba za mocne, bo tak, cum se włączył, kiedy chce. Nie wiem. Ja bym się na miejscu premiera nie przejmował, bo przecież nawet jakby temu Banasiowi odwaliło całkiem, no to przecież jakby co, to ten Trybunał Kulinarnocyjny, to przecież unieważni te wyroki wszystkie i będzie dobrze. No chyba, że się mylę i nie będzie dobrze. Jeżeli tak się nie stanie, to mamy również... Można powiedzieć, plan B. No, se desko se jest, kurwa, uszkodzę przez tego. A, widzisz. Raz, no myślałem, że to baterie mam za mocne, a ja w ogóle baterii nie mam. No to się nie ma co dziwić, że telewizor robi co chce. Kurwa, jak nasz rząd. Były plotki, że Banaś miał burdel, a się dzisiaj okazało, jaki Mateusz miał burdel. Kurwa, chyba ze później to zmienią i że się okazało, że nie miał burdelu, to wtedy... Jeżeli tak się nie stanie, to mamy również... Można powiedzieć, plan B. Chyba nagło z tym pilotem. Co to? A! Pilotem ze deskę żem se uszkodził. A, dobra, jest. Sprzeda się jako rustykalne potem. Będzie drodzy nawet. I pytanie mam tylko jedno. O co ich oni chcą oskarżyć teraz? Ze co oni tam przy tych wyborach jakieś swoje lody kręcili, czy co? Czy jakie cyce? Cyce, bo dobrze sobie przypomniał, bo mleko ze mnie kupić. Dobra. Przecież jak oni by tam kręcili lody przy tych wyborach, to by się ludzie nie zabijali za papierkami po lodach ekipy Fritza, tylko by się zabijali za kopertami po wyborach ekipy Morawieckiego. No, chyba ze się będą za Sasinowymi kopertami zabijali, no to wtedy uwierzę. Jeżeli tak się nie stanie, to mamy również, można powiedzieć, plan B. Szlak zwali, to chyba jakoś ukryto, kamera jest na buce. No przecież plan B. No to wiadomo, plan B, każdy wiedział, że plan B to jest Banaś syn. Taki mieli plan. Tylko, że no, słyszeliście o tym, nie? Że rano policja mu chciała synowi Banasia pomóc samobójstwo sprawdzić. Znaczy chciała sprawdzić, czy samobójstwa nie popełnił. Ale się okazało, że nie popełnił na szczęście, no ale plan B nie wyszedł. Także teraz planu C nie będzie, bo Banaś chyba córki nimo. Także teraz chyba został im tylko plan W, czyli na wnucka mogą go próbować ucisnąć. Tylko nie wiem, czy Banaś ma wnucka. Zresztą to nie ma znaczenia, czy ma, bo służby mogą mu pozucić wnucka, jakby co. Tak, bo to tak jest. Słyszeliście, dzieci często dziadkom wnucki podrzucają, nie? Ale to w normalnych rodzinach. Przepraszam, bo w normalnych rodzinach dzieci dziadkom wnuki podrzucają, a u nas w rodzinie właśnie było odwrotnie i dziadek podrzucił wnuka. Tylko że za wysoko podrzucił, a sufit był za nisko. Jak wnuk wycesał głową w sufit, to normalnie do teraz mam nierówno pod sufitem. Tak, no tu się nie przejmujcie nic, podcie mi coś i napatronać, bo widzicie, że se pilota uszkodził i widzicie, baterii nie mam. No, albo na pilota, albo mi więcej coś i wpłaccie, to se wtedy samolot kupię i bez pilota będę lotał. Trzymajcie się i niech się wam przyśni nasobana śniowo kraina dzisiaj. Wyłączę wam. Cześć.